Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy witać już tak oficjalnie, to ja tylko powiem, co to jest ten Perebor, bo takie hasło Święto Pereboru i tak zagadują mnie, co to jest ten Perebor. No więc jak widzicie, przepiękne stroje i praktycznie każdy zespół ma ten Perebor na sobie. No i kochani, w Chrudzie działa pracownia tkacka. Naszą jak gdyby atrakcją i głównym atutem tej pracowni jest właśnie to unikalne tkactwo, ten unikalny wzór, ornament zdobniczy, tkanin, odzieży, obrusów, wszystkiego, co jest użytkowe. Właśnie tutaj u nas, w naszej pracowni to jest wykonywane, tkane. I dlatego no tak, ogłosiłam to Święto Pereboru, żeby po prostu ludzi zachęcić tutaj do nas, do naszej pracowni, żeby przyjechali, a przy okazji, żeby sprawdzili sobie w słowniku, cóż to jest ten Perebor. Może tam ktoś ich sprawdził. No i głównie chodzi mi o to, żeby w jakiś sposób tą naszą pracownię jeszcze bardziej wypromować i jeszcze, żeby się spotkać, bo jak widzicie, są zespoły, będziemy tutaj wspólnie się bawić, będzie fajnie. Zapraszam do obejrzenia naszych tkanin. Panie potem pokażą, jak się ten Perebor tka, będzie można tam wejść do środka, sobie pooglądać. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Pani Stanisława Kowalewska mieszka w Nowym Choleszowie, to jest niedaleko Hanny. Technikę tkania nauczyła się od swojej chrzestnej, pani Stanisławy Baj. Jak zauważyliście, nasza pracownia jest właśnie imienia pani Stanisławy Baj. Także to jest mistrzyni tkania Pereboru. Pani Stanisława Baj przekazała również tajniki tkania Pereboru naszym paniom. I tutaj pani Zosia, pani Marysia Sawczuk, pani Marianna Jówko właśnie tkają w naszej pracowni te wzory zdobnicze. Pani Irena Skorupska i pani Magda tkają różne tkaniny, dwuosnowówki, tego typu jak tam leżą pod wzorami Pereborów. Ja tkam już od 20 lat, ale tkam tylko przeważnie perebory. Perebory na bawełnie, osnowa. Wątek jest z nici takich bawełnianych też i z wełny. No ale przeważnie tym się trudnię, pereborami. Dziękuję bardzo. Pani Stanisława jest bardzo skromna. Muszę państwu powiedzieć, że pani Stanisława zdobywa same laury, pierwsze miejsca, jest mistrzynią w tkactwie. Tutaj nasze pani Zosia też, również pierwsze miejsca, także mamy się czym chwalić. Chród ma swoją pracownię i na pewno jest to jedyna pracownia w Polsce, która właśnie te wzory wykonuje. Także cieszmy się, że mamy taką perełkę. Panie również tkają, byłyśmy niedawno u pani na pikniku tkackim, także tkactwo, jak widzicie, jeszcze jest, rozwija się i mam taką nadzieję, że nie zaginie, a przybędzie nam tkaczek. Yeah.